tam w gazecie koleś z konkubiną pili wódę, tak się uchlali. Ona poszła spać, a on, dziecko było w drugim pokoju, miało 18 miesięcy, zgwałcił ją i skurwysyn dostał tylko 12 lat. Czy to jest 12 lat? Pokiwa 12 lat, amnesja go obejmie i chuj, to samo będzie robił. 18 miesięcy miał dziecko, zgwałcił ją. I matce zabierają prawo do dziecka, dziecko idzie do adopcji. A kurwa nawet raz w szpitalu tylko była. To jest matka, to jest kurwa nie matka. A on to jest wielki chuj, jaki tylko może być na świecie. 18-miesięczne dziecko zgwałcił. Te małolaty po 18 lat co zabili kolesia. No i kurwa co? Zmasakrowali, skatowali, łeb ucięli, tułów ucięli, wszystko osobno do jednego wora i po 12 lat. I co, wyjdzie po 12 latach, że to tym bardziej będzie to robił. Jaka jest recepta? Co? Jaka recepta? Sądy niech się wezmą do roboty, kurwa. Nie, siedzieć, kurwa, i pierdzieć w te butele. Czyli jest pan za wyższymi karami? Oczywiście, że tak. Nawet i kara śmierci. Oczywiście, a kara śmierci jest zniesiona u nas, nie? Sąd nie robi tego, co, a co powinno robić, to się ludzie za to będą, będą mi trzebać ludzi, kurwa, na ulicę. I taka będzie prawda. Ja bym zrobiła osobisty licz, bo sądy na to nie mają wpływu i na to nie mają rady i nie wiedzą, jak mają to, kurwa, robić. Bo sobie nawet, kurwa, z tym nie radzą, z tym przestępstwem, z tym wszystkim. Mordercami, pedofilami, kurwa, pedofil, kurwa, w internecie, ile złapali teraz. I sądy co robią? Chuj nie robią sądy. Tylko lincz publiczny w rynku, jeszcze raz powtarzam, lincz, na grubej linii. Linczować, publicznie. I lać. A jest pani za pokazywaniem twarzy w tych... Oczywiście, jak najbardziej. Tak. Pokazywać twarzy i te. I lać. Tak. I mordy publicznie pokazywać w telewizji i w gazetach. A nie zakrywać im ślipia. Co trzeba zrobić, żeby te sądy lepiej się sprawowały? Trzeba zmienić ustawodawstwo i prawo. Kodeks zmienić, całkowicie kodeks karny trzeba zmienić. Bo ten kodeks karny to już jest za króla świeczka chyba zrobiony. Nowy kodeks karny wprowadzić. Większe rygory, większe kary, większe wymiary, większe to wszystko. Sędzina wydaje wyrok, prokurator mówi, sędzina czyta wyrok, mordę pokazać publicznie, jak się kurwa patrzy. Jeszcze wyprostowaną mordę, żeby miał, nie żeby mordę na mordę, żeby schylił. Morda ma być jawnie pokazana na ekranach. Wszędzie. Mają pieniądze, adwokata dobrego podpłaci, dobrą kasę da adwokatowi i kurwa taki wychodzi, kurwa koleś po 2-3 latach za morderstwo, za napad z rabunkiem na przykład. Bo podpłacają adwokatowi, a adwokat bierze kasę i się cieszy, kurwa, i sobie wiesz. Urzęduje sobie z kochanką. Za marihuanę zamykają ludzi, a taki morderca chodzi po wolności. Jaki to jest, kurwa, finał z tego? Żaden! Jeżeli sądy się nie wezmą w garść i nie wiedzą, jak to mają robić, to będą ludzie to robić. Tak co szarzy na ulicy? Tak, właśnie ta szarzyzna będzie to robić, bo sąd nie umie tego robić. Czyli zwykli obywatele będą wymierzać? Dokładnie, zwykli obywatele będą wymierzać wyroki.